Otwórzmy drugą księgę Samuela, 8 rozdział. I mamy dzisiaj przed sobą ciekawy rozdział, który na pierwszy rzut oka może wcale nie wydawać się taki ciekawy i duchowy i budujący, ale ufam, że z pomocą Bożą taki się dla nas stanie. Przeczytajmy pierwszych 6 wierszy, chociaż skupimy się tylko na wierszu pierwszym dzisiaj. Następnie Dawid pobił Filistyńczyków i ujarzmił ich. I odebrał Dawid Filistyńczykom zwierzchnictwo nad ich stolicą. Pobił też Moabitów i nakazawszy im pokłaść się na ziemi, odmierzył ich sznurem. Następnie przeznaczył 2 sznury na uśmiercenie, a po całym jednym sznurze na zachowanie przy życiu. Moabici zostali hołdownikami Dawida, składającymi daninę. Potem Dawid pobił Hadadezera, syna Rehoba, króla Soby. Gdy ten wyprawił się, ażeby przywrócić swoją władzę nad rzeką Eufrat, Dawid zdobył na nim 1700 jezdnych i 20 000 pieszych. Wszystkie konie kazał Dawid okulawić, pozostawiając z nich dla siebie 100 zaprzęgów. Gdy zaś nadciągnęli Aramejczycy damasceńscy na pomoc Hadadezerowi, królowi Soby, Dawid pobił z Aramejczyków 22 000 wojowników. Dawid obsadził też załogami Aram damasceński i tak zostali Aramejczycy hołdownikami Dawida, składającymi daninę. I wspomagał Jahwe Dawida we wszystkim, do czegokolwiek się zabrał. Przypomnę wiersz z Ewangelii Mateusza z 4 rozdziału, gdzie Pan Jezus powiedział, że nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Czy wierzycie, że w tym słowie, które przeczytaliśmy i w jemu podobnych jest duchowy chleb, jest życie, gdyż i to słowo pochodzi z ust Bożych. A Pan Jezus mówi, że człowiek żyje każdym słowem, które pochodzi z Bożych ust. Myślę, że wielu z nas, czytając tego typu fragmenty historyczne, zadaje sobie pytanie, co ja mam z tego wziąć? Co tutaj jest duchowego? Czym ja się tutaj mam nakarmić? Dlaczego takie opisy znajdują się w Bożym Słowie, które ma być czytane przez wszystkie pokolenia, aby udzielić im duchowego życia? Jeżeli są to jakieś historyczne opisy wydarzeń, które miały miejsce 1000 lat temu, jak one dzisiaj mogą ubogacić moje życie? W jaki sposób mogą pomóc mi stawić czoła tym wyzwaniom, z którym ja się muszę zmagać? Są oczywiście ludzie, którzy lubują się w badaniu historii i analizowaniu tego typu opisów. Dzisiaj z pewnością ci wszyscy, którzy strzegą praw zwierząt, ten opis, iż Dawid okulawia konie, to budzi wzburzenie, to budzi kontrowersje. Tutaj można całą dyskusję w tym temacie obudzić. I możemy gdzieś pójść właśnie w takie różne kierunki, które tak naprawdę nie wnoszą tego życia, o którym Pan Jezus mówi, że jest w każdym słowie, które pochodzi z ust Bożych. A przecież po to otwieramy tę księgę. Nie otwieramy jej po to, żeby mieć lepszą historyczną wiedzę, żeby poznać, jak ludzie żyli w dawnych czasach, jak się obchodzili ze zwierzętami czy tego typu rzeczy. To nie jest jakby cel, dla którego czytamy tę księgę i też nie jest to cel, dla którego tutaj spotykamy się, żeby to rozważać. Gdybyśmy coś takiego zrobili i gdybyśmy na tym się skupili i te rzeczy wyłuszczyli i na tym zakończyli,
przypuszczam, że czulibyśmy się jacyś tacy nienakarmieni. Cóż by to wniosło w nasze życie? A więc nie o to chodzi. Kiedy przychodzimy do Bożego Słowa, to chcemy usłyszeć głos naszego Ojca, który mówi do nas, który ma nam coś do przekazania. I bracie, siostro, mówię to dlatego, iż wielu z nas podchodzi do Bożego Słowa i niejednokrotnie jesteśmy, szczególnie trafiając na tego typu miejsca, jesteśmy nieusatysfakcjonowani Bożym Słowem, gdyż wydaje nam się, że nie ma w nim nic, co mogłoby nasycić nasze dusze. A mylimy się. Pan Jezus mówi każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Nasz współczesny problem jest taki, iż jesteśmy leniwi w myśleniu, leniwi w zgłębianiu ukrytych Bożych skarbów. Boża mądrość, jak czytamy w Księdze Przypowieści Salomona, nie leży porozrzucana na ulicy i ktoś się o nią potyka i ją zbiera. Jest jak ukryte diamenty, jest jak ukryte skarby i wymaga wysiłku, pracy, wytężonego skoncentrowania, aby dotrzeć do tych pokładów bogactwa, mądrości i poznania, jakie jest w Bożym Słowie. Oczywiście nasze wysiłki, nasze starania bez objawienia, które pochodzi od Boga, nic nie dadzą. Jesteśmy świadomi, iż ten Duch, który natchnął to Słowo, musi też oświecić nasze umysły, abyśmy mogli pojąć, co jest w tym Słowie. Ale wiedzmy, iż Duch Święty nie błogosławi lenistwa. Bóg nie jest zadowolony ze swoich dzieci, które oczekują, aby im było wszystko podane na tacy, a nie dokładają wysiłku, by zgłębić właśnie te Boże tajemnice, te Boże myśli. Każdy jeden wiersz Bożego Słowa, który został dany dla nakarmienia naszej duszy. Oto w przypowieści Salomona w 13 rozdziale i 4 wierszu czytamy, że leniwy wiele pożąda. Leniwy wiele pożąda, a jednak nic nie ma. Jest wielu ludzi, którzy pożądają, chcieliby to i tamto, i chcieliby znać Boga, i chcieliby być duchowi, ale są leniwi i nic nie mają. Pożądają, ale nic nie mają. Lecz ten wiersz kontynuuje, dusza pilnych, to słowo pilnych oznacza pracowitych, dusza tych, którzy wysilają się, dokładają starań. Dusza pilnych jest obficie nasycona. Weźmy sobie to do serca, bracia, siostry. Jeżeli chcesz, żeby twoja dusza była nasycona, to nie spadnie ci to z nieba. W takim sensie, wiecie, jak to się mówi, tak, że lecą, jak to mówią, gołąbki do gąbki, tak? Że po prostu przyjdziesz, otworzysz i Pan Bóg będzie do ciebie mówił. Potrzeba jest pewna postawa serca, postawa świadomości naszej niezdolności, po pierwsze, zrozumienia tego, co czytamy, w takim duchowym sensie. Potrzeba zrozumienia tego, iż te duchowe rzeczy należy do nich przykładać duchową miarę i potrzebujemy tego właśnie oświecenia umysłu naszych serc, żeby to pojąć, to zrozumieć i dołożyć wszelkich starań, zatrzymać się, pomyśleć, modlić się, rozważać, przeczytać, co było wcześniej, co jest później, wrócić, zastanowić się, modlić się, wracać do tego. To nie jest coś, co po prostu przychodzi. To jest dzisiaj nam obce. Dzisiaj mamy internet, mamy telewizję, mamy te różne takie media, których ciach wpisujemy i wszystko już wiemy, tak? Wszystko jest nam wyjaśnione, wszystko jest nam podane. Tutaj jednak nadal dla nas, chrześcijan, nie ma skrótów, chyba że chcemy być prowadzeni i manipulowani i kierowani przez ludzkie interpretacje i ludzkie wyjaśnienia. Ja oczywiście jako człowiek stoję przed wami, prezentuję wam jakąś interpretację, prezentuję wam jakieś wyjaśnienie, ale cały czas w nadziei, w oczekiwaniu, że nie przyjmiecie tego bezkrytycznie, tylko że będziecie o tym myśleć, że będziecie się z tym zmagać, że będziecie się zastanawiać, że będziecie próbować to odnieść do własnego życia i zobaczyć, czy to rzeczywiście ma przełożenie na moje życie.
ale też każdy z nas zachęcany jest do tego, i to często tutaj powtarzamy, bo wiem, że jest to dzisiaj plaga w Kościele, iż brak jest codziennego, osobistego czasu w Bożym Słowie, nad którym rozmyślamy, które zgłębiamy, nad którym się modlimy, o które wołamy, żeby Bóg mówił do nas, objawiał się nam, przemieniał nas, żeby to było żywe słowo. Myślę, że dzisiaj jest ogromna nędza w tej materii, że mamy rzesze ludzi, którzy polegają na niedzielnych kazaniach czy internetowych kazaniach, które gdzieś tam wysłuchują, ale brak jest osobistego zgłębiania, szczególnie tych trudniejszych fragmentów słowa. Zachęcam was, bracia, siostry, abyście dokładali wszelkich starań, abyście byli tymi pilnymi, których dusza będzie obficie nasycona. A więc jeśli i te wiersze Pisma mają coś do powiedzenia do naszych serc, potrzeba jest naszego wołania do Boga i to czynimy, aby Bóg mówił do nas, aby dał nam uszy, które słyszą. Musi być skoncentrowanie naszych umysłów i musi być rozważanie każdego jednego wiersza. To, co jest oczywiste, co tutaj wynika z tych wierszy, to to, iż Dawid jest tutaj prezentowany jako zwycięzca, jako ten, który pokonuje swoich wrogów. Możemy tutaj zobaczyć w Dawidzie typ czy obraz Pana Jezusa Chrystusa, który jest zwycięzcą i który pokonuje swoich wrogów. I czytamy, że będzie to czynił tak długo, aż wszyscy znajdą się jak podnóżek jego stóp. I wiemy też, że w Jezusie Chrystusie i my jesteśmy zwycięzcami. Jego zwycięstwo jest naszym zwycięstwem. Oto czytamy, że On prowadzi nas jak w triumfalnym pochodzie. Bóg zawsze daje nam zwycięstwo w Jezusie Chrystusie. A więc czytając o tych zwycięstwach Dawida, że tych i tych i tych i tych po kolei kładzie trupem, podbija, czyni z nich swoimi wasalami, którzy mu służą, jest tutaj jakiś obraz dla nas, pewnego zwycięstwa, które winno być naszym udziałem, do którego zostaliśmy w Jezusie Chrystusie powołani. Wiem, że to może brzmieć tak, wiecie, triumfalistycznie, wow, teraz ruszamy i zwyciężamy i pokonujemy i teraz... Chcę, abyśmy to dobrze rozumieli, bracia, siostry. Jest chrześcijańskie, zwycięskie życie, którym możemy żyć. To nie oznacza, iż nie poniesiemy żadnej klęski, to nie oznacza, iż nie będziemy czasami zmagali się i to zmaganie będzie wydawało się przytłaczać nas i będziemy w sytuacjach, w których, jak apostoł Paweł mówi, zwątpiliśmy nawet o naszym życiu, ale jest zwycięskie chrześcijańskie życie, do którego jesteśmy wzywani, które obserwujemy w historiach Bożych ludzi. Dawid w tym fragmencie Bożego Słowa jest nam tak prezentowany. Obserwujemy w życiu naszego Pana Jego zwycięstwa nad szatanem, nad grzechem, nad światem, Jego apostołów. I to samo wyzwanie skierowane jest do nas. Nie jesteśmy powołani do byle jakiego życia, nie jesteśmy powołani do życia, w którym jesteśmy ciągle na ziemi, rozłożeni i ciągle tylko wołamy o Boży ratunek i wyzwolenie naszej duchowej klęski, a niestety tak życie niektórych wygląda, że nie ma zwycięstw, nie ma świadectw tego, że Bóg panuje w ich życiu. Ale jak gdyby jest ciągłe jakieś takie pasmo porażek. Ja tutaj nie mówię o życiowych niepowodzeniach. Nie zrozumcie mnie źle, bracie. Nie mówię o tym, że ktoś się zmaga ze zdrowiem, ktoś się zmaga z jakimiś tam kwestiami relacji rodzinnych czy jakimiś tego typu rzeczami. Ja mówię tutaj o życiu, które jest istotą naszego chrześcijańskiego doświadczenia. O tym, co jest w nas, co nazywamy życiem przez wielkie ży, jeśli tak się mogę wyrazić. Mówię o stanie naszego serca, o panowaniu Boga i zwycięstwu nad grzechem, nad światem i nad szatanem. To jest sedno chrześcijańskiego życia. Te wszystkie inne rzeczy dookoła, nasze zdrowie, nasze rodziny, nasza praca, nasz status finansowy, te wszystkie inne rzeczy, to są okoliczności, w których się znajdujemy, w których Bóg daje nam żyć. Jednemu daje więcej, drugiemu daje mniej, jednemu daje takie czy takie, ale w tym wszystkim jest nasze życie.
I Bóg każdemu z nas daje miarę tych doświadczeń, daje miarę tych wyzwań, daje miarę też tych błogosławieństw. Każdemu z nas tak, jak uważa. I w tym, co nam daje, możemy żyć pełnym życiem. Pan Jezus powiedział, że po to przyszedł, aby dać życie, dać swoim owcom życie i to życie w obfitości. Czy wierzycie w to, bracia, siostry? Czy są to słowa, które brzmią tak pięknie, ale wzdychamy i mówimy, no tak, ja wiem, że tak jest, no tak Pan Jezus powiedział, ale gdzie to jest? Popatrzmy, gdzie leży tajemnica sukcesu Dawida. Pierwsza rzecz, którą nam łatwo pominąć, to pierwsze słowo w tym wierszu, w 8 rozdziale. Następnie, po tym. To następnie wiąże to, co tutaj czytamy, z tym, co było przed chwilą. A co było przed chwilą, nie muszę wam mówić, bo dobrze wiecie, bo 4 kazania w tym temacie były. Co było wcześniej? Wcześniej był czas odpoczynku, czas pokoju, czas, gdzie nie było wojny, czas, gdzie nie było walki, ale co było? Było pragnienie Dawida, by zbliżyć się do Boga, by służyć Bogu, by uczcić Boga, by uwielbić Boga. Było słowo proroka skierowane do Dawida i był czas modlitwy i Dawid się modlił do swojego Boga. Te 3 elementy. I następnie, po tym, kiedy Dawid szukał Boga, trwał w Słowie Boga, usłyszał Boże Słowo i był mu posłuszny i modlił się do Boga. Wtedy, czytamy, nastąpiły te zwycięstwa. To jest bardzo ważne, abyśmy tego nie przeoczyli, abyśmy to dostrzegli. Kiedy Dawid otrzymał ten czas pokoju, jak widzieliśmy, Dawid nie zmarnował go na próżne przyjemności. Dawid dobrze wykorzystał ten czas, gdy nie było walki, gdy nie było wojny. I bracie i siostro, ty i ja mamy w swoim życiu różne okresy. Mamy okresy doświadczeń, mamy okresy prób, mamy okresy bojów, mamy okresy wojen. Ale każdy z nas otrzymuje też okresy pokoju. Niektórym się daje, że ich nie ma, ale to nie jest prawda. Bardzo często gdzieś w tym przejęciu i stresie i tej cielesnej walce w tym okresie wojny, kiedy przychodzi ten okres pokoju, nie potrafimy tego dostrzec, nie potrafimy go dobrze wykorzystać, ale gdzieś zamieniać ten okres w jakiś marazm, jakąś bezczynność, brak zrozumienia, że to jest czas, by szukać Boga. To jest czas, który mogę teraz poświęcić na Jego słowa, ale bardzo często wielu ludzi, nawet chrześcijan, w takim właśnie czasie pokoju co robi? Daje upust swojej cielesności. Jeśli mają telewizor, pyk, 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 z kanału na kanał, odpoczywają. A ich dusza usycha. Jeśli mają internet, klik, 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 klik. Szukają czegoś tam, a dusza usycha. A potem przychodzi próba. I, i co tutaj, jak tu poradzić sobie, kiedy dusza wyschnięta na kość? Kiedy nie ma tam wiary, kiedy nie ma tam ufności, nie ma tam pewności, że mój Pan jest ze mną. Cokolwiek przychodzi, jakiekolwiek dzisiaj stoi przede mną wyzwanie, w Jego mocy jestem w stanie stawić temu czoła. Ci, którzy nie mają telewizji ani internetu, mają inne sposoby, żeby zmarnować swój czas. Diabeł podsunie ci całą masę rzeczy, którymi możesz się zająć. Sprzątanie, ciach, 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 sprzątamy, 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 jeszcze sprzątamy, jeszcze sprzątamy. Cokolwiek. Ale bracie i siostro, pierwsza rzecz, jaka jest ta pierwsza, najważniejsza rzecz w moim, w twoim życiu, jeśli jesteśmy chrześcijanami? Jezus Chrystus. Królestwo Boże, Jego sprawiedliwość. Czy to jest ta pierwsza rzecz? Jeśli chcesz prowadzić zwycięskie chrześcijańskie życie, to nie będzie to czymś automatycznym tylko dlatego, że jesteś chrześcijaninem. Pytanie jest, jakim jesteś chrześcijaninem? Tak jak Adam dzisiaj mówił, o wierze i o miłości. Jest wielu ludzi, którzy zapytani, czy wierzą w Jezusa, powiedzą, że tak. Ale czy ich wiara jest czynna w miłości? To już jest inna zupełnie kategoria wiary. Na jakim poziomie jest ta miłość do bliźniego,
gotowość na ofiary w moim życiu, aby tą miłość objawić w stosunku do brata i siostry, w stosunku do ludzi tego świata, którzy giną. Tutaj widzimy już jest szerokie spektrum ludzi wiary, chociaż wszyscy, powiemy, mają wiarę, wierzą w te rzeczy. Niekoniecznie to wszystko, co tutaj czytamy, ma taki chronologiczny charakter. Też to musimy rozumieć, że natchniony autor tej księgi zbiera pewne wydarzenia z życia Dawida i układa je w pewien raczej tematyczny sposób niż chronologiczny. Tutaj jest pewna logika i pewne duchowe obrazy dla nas zaprezentowane, które mają pomóc nam i wszystkim, którzy żyli przed nami i będą jeszcze po nas żyć, dostrzec pewne duchowe zasady, pewne duchowe prawdy. I myślę, że jasno przedstawioną tutaj zasadą jest fakt, iż nasze zwycięstwa zasadzają się na dobrym wykorzystaniu tego czasu pokoju, tego czasu, gdzie mamy wytchnienie od naszych nieprzyjaciół. Oczywiście to też pokazuje nam, iż ten czas wytchnienia i ten czas pokoju i ten czas społeczności z Bogiem nie jest celem sam w sobie, ale Bóg daje nam na przykład takie zgromadzenie jak dzisiaj nie po to, abyśmy teraz tutaj mieli kulminację naszego chrześcijańskiego życia, ale jest to czas odpoczynku od naszej pracy zawodowej, od naszych codziennych obowiązków. Jest to czas wytchnienia i odpocznienia przed Bogiem, ale też czas przygotowania nas na to, abyśmy wychodząc z tego miejsca i idąc w poniedziałek do pracy i we wtorek i w środę i w kolejne dni, coś tutaj wzięli, coś tutaj przeżyli, coś tutaj w coś zostali przeobleczeni, aby teraz to się mogło w praktyczny sposób manifestować w naszym życiu. I tak jak powiedziałem wcześniej, każdego jednego dnia musimy do tego dokładać. Jesteśmy jak te sita, które po prostu to Słowo Boże na nas pada i zaraz to wszystko gdzieś ucieka z nas. Ale jeśli ono pada na nas, to Słowo Boże, to ono cały czas nas oczyszcza, ono cały czas nas, coś tam jednak zostaje. Gdzieś tam są jakieś pokłady w naszej świadomości, czy podświadomości, czy w naszej duszy, jakby tego nie nazywać, które gdy przychodzi to doświadczenie, gdy przychodzi ta próba, gdy przychodzi ta walka, Duch Święty jest w stanie to wziąć i ożywić, jeśli my faktycznie wykorzystaliśmy dobrze ten czas. Jeśli nie położyliśmy się spać o drugiej w sobotę, czy tam już na niedzielę nad ranem i nie przespaliśmy tego, co było w niedzielę. Jeśli każdego jednego dnia poświęciliśmy troszkę czasu, aby wcześniej wstać i pomodlić się i otworzyć Boże Słowo i nakarmić swą duszę. Jeśli w ciągu dnia zmuszamy nasze myśli do posłuszeństwa Chrystusowi i nie myślimy o tym, co puste, co głupie, co leci w radiu, ale wyciszamy, wyłączamy te rzeczy, aby rozmyślać o tym, co dobre, co czyste, co chwalebne, bracia, o tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. I kiedy dokładamy takich starań, kiedy jesteśmy ludźmi trzeźwymi, świadomymi, że życie to nie bajka, ale to poważne wyzwania, to walki, to zmagania, to wrogowie. Wrogowie naszej duszy, którzy zrobią wszystko, by nas zniszczyć. Jeśli jesteśmy tego świadomi, to nie będziemy ludźmi głupimi, ludźmi marnującymi nasz czas. Te możliwości, które Bóg nam daje, by się do Niego zbliżyć, by z Niego czerpać. I znowu obawiam się, że w dzisiejszym chrześcijaństwie nie jest to koncepcja oczywista. Myślę, że dzisiaj wiele w naszym chrześcijańskim myśleniu jest lenistwa, po drugie wygodnictwa i szukania przyjemności, szukania rozkoszy, szukania samozadowolenia, niestety. I to przebija w różnych aspektach naszego chrześcijańskiego życia i tego, co dzisiaj jest na topie w chrześcijaństwie. To widać w chrześcijańskiej muzyce, to widać w chrześcijańskich filmach, w chrześcijańskich literaturze, to po prostu widać. Akcent nie jest położony na umartwianiu tego, co w naszych członkach ziemskiego, grzesznego, w ciągłej gotowości, w ciągłej świadomości walki. Raczej jesteśmy lulani jakąś przyjemną melodią. Jesteśmy zachęcani do cieszenia się życiem, ale często to cieszenie życiem wcale nie oznacza doświadczania tego życia Chrystusowego, ale jest po prostu cieszeniem się życiem, tak jak wszyscy wokół się cieszą tym życiem. Tyle, że po chrześcijańsku, bez grzechu.
Ale to nie buduje naszych dusz, to nie buduje naszego serca, to nie buduje naszego chrześcijańskiego charakteru. To nie pomaga nam się przygotować na trudne czasy. A Biblia mówi, że jeśli chcemy wejść do Królestwa Bożego, to wejdziemy tam tylko przez wiele ucisków, przez wiele doświadczeń, przez wiele prób, przez wiele zmagań. Nie łudźmy się, bracia, siostry, że chrześcijańskie życie tutaj na tej ziemi to jest raj i życie w niebie. Nie jest. Jeszcze do raju nie weszliśmy. Zmierzamy do raju, ale jesteśmy na drodze, na której spotykamy wiele doświadczeń, wiele zmagań. I wiem, bracie, siostro, możesz mówić sobie, o tak, bracie, ja tak, mam takie doświadczenie, ja mam takie próby. Ty nawet nie wiesz. Tak, nie wiem, bracie, jakie ty masz, ale ja mam swoje. Uwierz mi, że mam. I uwierz, że brat i siostra, który siedzi koło ciebie, też ma swoje. To nie jest tak, że tylko ty jesteś uciśniony. Oczywiście, niektórzy z nas są w takim momencie, gdzie macie szczególne uciśnienie. To o tych też Adam wspominał i pamiętajmy o nich. I módlmy się i nośmy brzemiona jedni drugich. Ale wiedzmy, że jeśli jesteśmy dziećmi Bożymi, nikt z nas nie jest bez doświadczeń. I nie łudź się, że uda ci się przejść przez to życie bez tych rzeczy. Nie oczekuj tego, nie módl się nawet o to. Nie spodziewaj się, że twoje życie chrześcijańskie będzie lekkie, łatwe i przyjemne. Po prostu to jest iluzja. I wiem, że niektórzy coś takiego głoszą w kościele dzisiaj i mają takie duchowe niemowlaki w kościele. I wielu się to podoba, bo to jest takie fajne, wiecie, no teraz tak żyć takim wesołym życiem, po prostu beztroskim życiem, bezproblemowym życiem. Jezus wszystko załatwi. To jest iluzja. Dawid, mąż według Bożego serca, miał czasy słodkiej społeczności z Bogiem. O tak, był czas, kiedy był na pastwisku, był czas, kiedy grał na harfie, był czas, kiedy tańczył i śpiewał przed Panem, ale był czas, i to niejednokrotnie w jego życiu, kiedy szedł ciemną doliną, doliną śmierci. Czy myślicie, że te wojny, o których tutaj piszę, to po prostu Dawid jechał na białym rumaku i wszyscy padali po bokach? To była walka, to była krew. Ludziom głowy ścinano. To są obrazy, na które nie chcemy patrzeć nawet, nie chcemy myśleć. To były straszne wojny. Tak jak tutaj kładą na ziemi ludzi, mierzą ich sznurem i zabijają. A my myślimy, że my przejdziemy sobie chrześcijańskie życie bez bólu, bez krwi, bez zmagań. I Panie Jezu, pomóż mi, daj mi wesoły dzień, daj mi dobry dzień, niech wszystko będzie fajnie, niech wszystko będzie dobrze, niech te problemy odejdą. To jest nastawienie wielu, wielu ludzi w kościele. I frustracja, Panie Boże, czemu tego nie czynisz? Czemu mi nie pomagasz? Czemu mi nie odpowiadasz? Czemu jest tak ciężko? Czemu się zmagam? Taka jest nasza droga, bracia, siostry. Jeśli będziemy przygotowani na tą drogę, właśnie w pośród tych rzeczy, możemy oglądać zwycięstwo. Pomyślmy o tym, co tutaj się dzieje, kiedy Dawid odnosi te zwycięstwa, kiedy odnosi te triumfy, kiedy pokonuje tych wrogów, którzy od tylu lat panowali nad Izraelem, niszczyli Izraela. Saul był bezradny w swojej religijności, żeby sobie z tym poradzić. Ale Dawid, ten wybraniec Boży, czytamy, że miał powodzenie we wszystkim, do czego przyłożył rękę. Jahwe dawał mu powodzenie we wszystkim. I myślimy, to taki Boży kaprys, że Saulowi nie dał, a Dawidowi dał. Widzieliśmy to wyraźnie, kiedy przyglądaliśmy się tym dwóm postaciom. Jaka różnica w postawie ich serc wobec Boga. Jaka różnica w wykorzystaniu tych darów, którym zostali obdarowani. Saul, jak widzieliśmy, był wielce obdarowany. Duch Pański spoczął na nim i obdarował go darami i błogosławieństwem. To nie było tak, że Saul był gdzieś tam pozostawionym przez Boga człowiekiem, który nie mógł nic zdziałać, dlatego że Bóg nie chciał mu pomóc. O nie! Ale widzicie, kiedy Bóg powiedział do Saula, idź i pobij wszystkich Amalekitów. Widzieliście, co się działo. Jak Saul sobie kombinował, jak sobie rachował. I to, co tam było, byle jakie, pośrednie, to wszystko zniszczył, a to, co najlepsze, zachował dla siebie. Pod presją może i swoich ludzi. A Dawid, widzimy tutaj, jest bezwzględny wobec tych wrogów. I dzisiaj ta jego bezwzględność kłóci się z naszym humanizmem, kłóci się z naszym podejściem do wroga nawet. Ale tutaj musimy rozumieć pewne obrazy, które są tutaj zawarte. Przekaz tego słowa, który mówi nam, iż nie możemy mieć litości dla wrogów naszego życia. Nie możesz mieć litości, nie możesz się rozczulać.
Zauważcie, że wcześniej, do tej pory, to Filistyni byli agresorami. To oni atakowali, to oni najeżdżali. Wcześniej w 5 rozdziale czytaliśmy, że gdy Filistyńczycy usłyszeli, że Dawida namaszczono na króla nad Izraelem, wyruszyli wszyscy Filistyńczycy, aby pochwycić Dawida. I otrzymali od niego bolesny cios. Ale wkrótce, kilka wierszy dalej czytamy, że po swojej klęsce nadciągnęli ponownie i rozłożyli się w dolinie Refaim. Ale teraz Dawid uderza na kraj Filistynów. Tutaj mamy nowy rozdział. Dawid już nie czeka na ich zgromadzenie się i zaatakowanie. Dawid teraz rusza na ich kraj i zdobywa ich stolicę. A więc i tutaj mamy obraz pewnej bardzo ważnej zasady duchowego życia. Zamiast czekać na atak wroga, aby dać mu odpór, albo modlić się, żeby ten atak nie przyszedł, co jest głupotą, bo przyjdzie, chrześcijanin, który umacnia się w Panu i w Jego potężnej mocy, staje się agresorem, który wchodzi na terytorium wroga i niszczy dzieła diabelskie, jest aktywnym uczestnikiem chrystusowego triumfu. Co mam na myśli? Mam na myśli to, co apostoł Paweł mówi do Tymoteusza, kiedy pisze do niego: staczaj dobry bój wiary. Staczaj dobry bój wiary. I wcześniej, we wcześniejszym wierszu mamy pewne szczegóły, jak wygląda ten bój wiary. Mówi tak: zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość, łagodność. Zabiegaj, pracuj nad tym. Nie czekaj, aż to się pojawi w twoim życiu, ale zabiegaj o to. Wysilaj się, żeby to miało miejsce w twoim życiu. Wtedy będziesz staczał dobry bój wiary. Czytamy, że Dawid odebrał Filistyńczykom zwierzchnictwo nad ich stolicą. Ci z was, którzy mają przekład Biblii Gdańskiej, widzicie tam użyte oryginalne słowo: wziął Dawid Meteg Amma z rąk Filistyńczyków. W Biblii Warszawsko-Praskiej czytamy: wyrwał z ich rąk cugle władzy. A więc i nasi tłumacze tutaj, mówiąc o zdobyciu stolicy, opisowo oddali to, co tam w oryginale jest powiedziane. Jeśli porównamy ten fragment z fragmentem z pierwszej księgi Kronik, z 18 rozdziału, zobaczymy, że tam jest użyta nazwa innego miasta, które już dobrze znamy. W pierwszym wierszu 18 rozdziału pierwszej księgi Kronik czytamy: potem Dawid pobił Filistyńczyków i ujarzmił ich, i odebrał z rąk Filistyńczyków Gat i jego okoliczne wioski, albo w innych przekładach miasta czy miejscowości. A więc to wyrażenie Meteg Amma, które znajduje się w oryginale tutaj w drugiej księdze Samuela, odnosi się do miasta Gat. Natomiast znaczenie tego wyrażenia Meteg Amma to uprząż miasta matki. Gat było miastem matką, która jakby na wodzach trzymała wszystkie inne miasta. To jest tego typu obraz, a więc tutaj użyta jest w oryginale taka opisowa nazwa miasta Gat, które już kilkakrotnie pojawiło nam się w pierwszej i w drugiej księdze Samuela. Było to główne miasto filistyńskie. W tamtym czasie było tam 5 głównych miast i ci królowie tych miast stanowili jakby razem pewną władzę, ale Gat było tym najwyraźniej kluczowym miastem, które było jakby tym miastem matką, czyli tak jak nasi tłumacze to oddali, stolicą. Co to znaczy, że Dawid zajął stolicę Filistii? Co to znaczy, że zajął tą matkę, która jakby na uprzęży trzymała wszystkich innych? Jak widzieliśmy w poprzednich rozdziałach, Filistia była wrogim mocarstwem, nieustannie próbującym zdobyć panowanie nad Bożym ludem. I myślę, że w tym sensie reprezentuje potęgę grzechu, potęgę zła i buntu wobec Boga. Jego stolica, trzymająca cugle władzy, może być symbolem korzenia grzechu, sedna problemu, który manifestuje się w poszczególnych grzechach. Jeśli chcemy rozprawić się z różnymi przejawami nieprawości w naszym życiu, musimy udać się do stolicy i tam pobić wroga, który trzyma cugle władzy. Jeśli chcemy rozprawić się z różnymi przejawami nieprawości w naszym życiu, musimy udać się do stolicy.
i tam w stolicy stoczyć bój i tam pobić wroga i wziąć go w jarzmo, tego wroga, który trzyma cugle władzy. Co mam na myśli? Jeśli na przykład ktoś z was wpadnie na pomysł, albo może już wpadł, by uprawiać hazard. Dzisiaj już nie trzeba chodzić do kasyna, żeby być hazardzistą. Nawet nie trzeba iść na dworzec, żeby ciągnąć za wajchy tych jednoręcznych bandytów. Ale dzisiaj przez internet możesz znaleźć się w kasynie w kilka sekund. I wielu ludzi ma problemy finansowe, więc gdzie? Do kasyna zarobić trochę. Jeszcze tam proponują ci na początek, jak na wjazd, co już dostaje takie maile. Masz 500 zł, nie? Za darmo, tylko zagraj. Takie zachęty. Nie? Jeśli dasz się w to wciągnąć, jeśli zaczniesz grać, możesz potem próbować zerwać z tym i możesz jakoś próbować walczyć z tym samym kasynem czy z tym twoim hazardem, ale tutaj jest jakieś źródło problemu, które sprawiło, że wlazłeś w ten hazard, że jesteś trzymany w więzach tego, a to są naprawdę więzy. Ludzie, którzy w to wpadli, którzy się dali temu związać, składają świadectwo, jaka to jest siła. Ja mam znajomego, który był w sidłach hazardu. Jak dzisiaj opowiada mi o tym, co wtedy się działo, on był jak w amoku. On się budził i od rana po prostu myślał, że pójść i zagrać. I nie był w stanie na niczym się skupić, nie był w stanie nic zrobić, póki nie zagrał i nie przegrał kolejnych tysięcy złotych. O mało nie zrujnował swojego życia, nie stracił rodziny, domu, wszystkiego. Ale gdzie jest źródło tego? Gdzie jest korzeń? Czyż nie jest to chciwość? Czyż nie jest to niepoprzestawanie na Bożym zaopatrzeniu, na tym, co Bóg nam dał? Chęć szybkiego zysku, miłość pieniędzy, która tylu ludzi zgubiła, tylu ludzi sprowadziła nawet z drogi wiary. Karmienie się pornografią. Gdzie są korzenie tego? Skąd to się bierze, że ludzie patrzą na te obrazy i wracają do tego, i wracają do tego? To co jest przyczyną tego? Jeśli nie zajmiesz się przyczyną, która siedzi w twoim samolubstwie, wykorzystywaniu innych do zaspokajania własnych żądz, jeśli z tym się nie rozprawisz, to daremnie próbujesz wyłączyć ten komputer, czy kupować te gazety, czy gdziekolwiek indziej szukasz tego typu rzeczy. Niektórzy mają problem z gadulstwem. Jak już zaczną mówić, to nie wiedzą, kiedy skończyć. Z czego to wyrasta? Na jakim gruncie rozwija się gadulstwo? Czyż nie wynika to zbyt wysokiego mniemania o sobie? Braku doceniania innych i tego, co oni mają do powiedzenia? Plotkarstwo i obmowa często są córkami goryczy, zazdrości, nieprzebaczenia, braku miłości. I widzicie, bracia, siostry, tu jest nasza walka. To są te stolice. Jeśli chcemy oglądać wolność i zwycięstwo tych córek, które te stolice mają na swojej uwięzi, jeśli nie pojedziemy do stolicy i nie przyznamy się do tego, że jesteśmy chciwi i nie zaczniemy walczyć z naszą chciwością i pokutować z tej chciwości, z naszym samolubstwem i egoizmem i gotowością, by wykorzystać drugiego człowieka, żeby zaspokoić własne żądze. Jeśli nie zajmiemy się właśnie tym mniemaniem zbyt wysokim o sobie samych, czy zazdrością, braku miłości, to nie zobaczymy zwycięstwa. Wtedy po prostu będziemy żyli i nagle z jednej strony coś przyjdzie, z drugiej strony coś przyjdzie, pojawi się pokuszenie i ciach, złapiemy się jak ta ryba na haczyk. Na próżno kosimy chwasty naszego życia, pozostawiając ich korzenie w ziemi naszych serc. List do Kolosan, 3 rozdział i 5 wiersz mówi: umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego. Wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem. To są kwestie serca, ukryte, głębokie kwestie serca. I to musi być umartwione, to znaczy uśmiercone. Z tym musimy walczyć i być bezwzględni. Nie tylko ich odgonić za płot. Nie, to trzeba zabić, to trzeba uśmiercić. To nie podcięcie rzęs, Pan Jezus mówi, ale co? Wydłubanie oka. To nie obcięcie paznokci, ale odcięcie prawej ręki. Pomyślcie o tym. Kiedy Pan Jezus mówi coś takiego, jeżeli masz z tym problem, to nie próbuj teraz jakichś półśrodków stosować. Ale mówi, to trzeba się rozprawić z tym tak, żeby już nie było możliwości zrobienia tego drugi raz.
Trzeba podjąć drastyczne kroki, trzeba podjąć drastyczne środki. Żadnej umowy, żadnej ugody. Nie możemy sobie na to pozwolić, żeby zrobić jak Saul, który oszczędził Agaga. Nie, trzeba go porąbać w kawałki, rozprawić się z tym wrogiem, tak żeby po nim nie zostało śladu. Pierwszy list do Koryntian, 9 rozdział, wiersz 26 i 27 mówi tak. Ja tedy tak biegnę, nie jakby na oślep, tak walczę na pięści, nie jakbym w próżnię uderzał. Widzicie, to nie chodzi o to, że teraz tu kogoś walnąć, tam coś zrobić, tam gdzieś coś załatwić. Nie, to trzeba wiedzieć, co jest moim problemem, gdzie jest ta stolica nieprawości. Ale mówi, umartwiam moje ciało i ujarzmiam. Uśmiercam moje ciało i ujarzmiam. Oczywiście nie chodzi o fizyczne ciało, ale chodzi o grzech, który mieszka w nas i który manifestuje się w naszym fizycznym ciele, na naszym języku i w naszym postępowaniu. I Paweł mówi, ja umartwiam i ujarzmiam moje ciało. Tak jak Dawid tutaj uśmiercał i ujarzmiał swoich wrogów, tak ja i ty, bracie i siostro, jesteśmy powołani do duchowej walki, do uśmiercania i do ujarzmiania. I w Jezusie Chrystusie mamy obietnicę zwycięstwa. To nie jest walka, której ktokolwiek z nas miałby być pokonany. Jezus Chrystus zwyciężył. Jezus Chrystus pokonał grzech, pokonał szatana, pokonał śmierć. I teraz mówi do ciebie i do mnie, chodź, naśladuj mnie. Chodź, wstępuj w moje ślady. Oto ja daję ci Ducha Świętego. Daję ci swoje życie, daję ci swoją moc. Czy jesteśmy gotowi dołożyć wszelkich starań, aby te obietnice Pana Jezusa Chrystusa ziszczały się w naszym życiu? Żeby to nie było piękną teorią i pięknym, pobożnym życzeniem, ale żebyśmy żyli, żebyśmy mieli świadectwa tych zwycięstw, żebyśmy mogli pocieszyć brata i siostrę i innych, zachęcić zwycięstwem, które jest Chrystusowe i które objawia się w nas. Amen.